Proszę Państwa, jestem w środę zawiedziony. Sądziłem, że Putin i Rosja jest bardziej racjonalna i że tylko straszą i chodzi im głównie o kwestie separatystów i ludności rosyjskojęzycznej z pogranicza z Rosją. Niestety dzisiejszy nocny atak to nie tylko jest sprawdzenie się przepowiedni Jackowskiego i wielu ostrzeżeń wizjonerów, ale jest to preludium niestety do możliwego konfliktu, nawet światowego, więc trzeba niestety natychmiast wielkiej modlitwy i wysiłków, by powstrzymać to szaleństwo i mam nadzieję, że wysiłki tak modlitewne, jak i polityczne różnych ludzi i stron spowodują, że się to jakoś przynajmniej zatrzyma i będzie bardzo ograniczone i atak rosyjski zostanie zablokowany, gdyż to również grozi wielkimi niebezpieczeństwami również dla Polski. Więc wielkie modlitwy, nawet leżenie krzyżem i posty. Ora et labora. Amen, amen, amen.